Jak wyglądał dwór bogatej szlachty z Podlasia, możecie obejrzeć podczas wizyty w Pałacu Starzeńskich w Ciechanowcu. Wnętrza pałacu skrywają wiele ciekawych przedmiotów, takich jak obrazy niderlandzkich artystów czy dalekowschodnia porcelana. Szczególnie interesująca jest jadalnia, która została podzielona na kilka sektorów. Centralne miejsce zajmuje stół obiadowy z krzesłami i bogatą zastawą, a wydzielono także strefy poobiedniego odpoczynku ze stołem karcianym dla panów oraz oddalonym od niego stolikiem herbacianym dla pań. Nie zapomniano również o kąciku dziecięcym z miejscem dla guwernantki. Ostatnim pomieszczeniem, które warto zobaczyć, jest sypialnia hrabiny. Znajdziemy tam piękne i bogato rzeźbione łóżko oraz szafkę z przyborami toaletowymi. Mimo że wnętrza pałacu są niewielkie, wyglądają naprawdę świetnie i pozwalają nam zobaczyć, jak mieszkała bogata podlaska szlachta. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.